Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja powiem tak uczciwie, bo parę razy w życiu miałem okazję, jak to się tak ładnie mówi, dawać świadectwo, a za każdym razem jest to trudne. Ja może powiem parę słów, czym ja się obecnie zajmuję, bo to jest wszystko gdzieś tam obecnie bardzo mocno związane. Od 20 lat zajmuję się problematyką sekt, od 1995 roku w Katowicach prowadzę Śląskie Centrum Informacji o Sektach, Grupach Psychomanipulacyjnych. Mam 44 lata, wywodzę się z rodziny zupełnie ateistycznej. Mój ojciec był działaczem partyjnym, dość wysoko postawionym na terenie województwa śląskiego. Więc wychowanie takie standardowe. Zawsze pamiętam pytanie, które kiedyś zadałem mojej mamie, idąc po południu, widząc, że dzieci zasuwają do kościoła. Zadałem pytanie, dlaczego ja nie chodzę na religię? No moja mama powiedziała, słuchaj, na religię, no to jest tak jak w szkole przecież. Możecie się Państwo domyśleć, co znaczy informacja, że zajęcia z religii dokładnie wyglądają tak samo jak zajęcia w szkole, więc bardzo szybko mi po prostu przeszła ochota na chodzenie do kolejnej szkoły. I właściwie żadnych jakichś takich problemów związanych, znaczy jakichś pragnień związanych właśnie z Bogiem, z jakimś rozwojem duchowym, tego nie było. Do Komunii Świętej przystąpiłem mając 21 lat. Także to już nie był jakiś garniturek, nie było rowerka, nie było zegarka. Teraz ponoć są inne prezenty. Straszne. No ale w każdym bądź razie w siódmej klasie, jak to wtedy były szkoły ośmioklasowe, w siódmej klasie rozpocząłem ćwiczenia sztuk walki. Ćwiczyłem judo. I w tym momencie stworzyło się takie jakieś wewnętrzne pragnienie właśnie jakiejś duchowości. Z moim ojcem na ten temat nie rozmawiałem, z mamą tym bardziej. Miałem wujka. Miałem akurat, dwa dni temu zmarł. Człowiek, który miał bardzo otwarty umysł. Momentami trochę za bardzo otwarty. Otwarty na wszystko. Z nim prowadziłem różnego rodzaju rozmowy dotyczące duchowości, nie tylko chrześcijańskiej. W tym też czasie był taki magazyn Zgryz Macieja Zębatego w Trójce. I w tym magazynie właśnie Maciek Zębaty czytał, pokazywał właśnie różne drogi duchowości. No wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa New Age. Tam poznałem pierwszy raz nauki Bhagwana Shirajnisha, gdzie wtedy środki techniczne były opłakane, jak większość z Państwa pamięta. Był jakiś magnetofon ZK-140, na takich szpulach się to nagrywało. Potem się dosłownie przepisywało z tej taśmy, powiedzmy, ten tekst i gdzieś się go po prostu czytało. Właściwie jak rozpocząłem ćwiczenie sztuk walki, właściwie zostałem potem już zawodnikiem judo, zafascynował mnie buddyzm zen. Dokładnie droga koreańska, Seos Anima Seus Ahne. W tamtych czasach, jak ja zaczynałem się w ogóle interesować, zacząłem praktykę zenowską. W Polsce właściwie ten ruch dopiero gdzieś tam raczkował, on się gdzieś pojawiał. Na jarmarku dominikańskim właśnie kupiłem książkę Strzepując popiół na Buddę. To jest już naprawdę książka bardzo, bardzo stara, bo jedna z pierwszych w ogóle, która się w Polsce jakby ukazała, dotyczący praktyki zen. Zarazem byłem otwarty na różnego rodzaju właśnie duchowości właśnie Dalekiego Wschodu. Zawsze mnie Daleki Wschód interesował. To było coś fascynującego. Zacząłem poznawać jakby pewną duchowość Chin, Japonii. Fascynacja stawała się coraz większa. I właściwie mogę powiedzieć, że
uczciwie, przez 5 lat byłem praktykującym, indywidualnym praktykiem, ale praktykowałem buddyzm zen. Jeszcze tak się zdarzyło, że miałem kilka różnych pamiątek z Nepalu, z Tybetu. Znaczy ja nie byłem akurat ludzi, którzy byli związani z moim ojcem, już świętej pamięci, Andrzej Kukuczka, Czok, wielu himalaistów, którzy po prostu mieli kontakt, przywozili różne właśnie tego typu gadżety, które ja również gdzieś tam wykorzystywałem do swoich praktyk. To trwało 5 lat. W tym też czasie zaintrygowało mnie trochę chiromancji, chirognomii, czyli to, co tutaj było pokazane, linie rąk, ale to było po prostu taka sobie gdzieś niewielkie zainteresowanie. Natomiast później gdzieś dorwałem, zaczęły się pojawiać bardzo ciekawe materiały dotyczące duchowości Dalekiego Wschodu. Tam też poznałem I Ching. Przepowiednie, stara przepowiednia chińska, niektórzy traktują to jako tekst filozoficzny. Zresztą na I Ching podrywała moją żonę, która razem ze mną tutaj przyjechała. Sytuacja była dość ciekawa, tak, bo moja żona miała różne jazdy ze mną, ponoć do dzisiaj. Ale ja ją podrywałem na ten I Ching, wychowany w domu totalnie ateistycznym, bo buddyzm dla mnie był piękny, dlatego że on wtedy za dużo nie wymagał ode mnie. Ja mogłem sobie praktykować, mogłem siedzieć w medytacji po kilka godzin. Natomiast no moja żona jest z rodziny takiej, ja jestem rodowitym Ślązakiem, moja żona również. I żona, znaczy rodzina mojej żony, to jest po prostu taka śląska górnicza rodzina. O mocnych korzeniach, o uczciwości pracy. No i moja żona należała do ruchu oazowego. Wyobraźcie sobie państwo takie połączenie, to jest jakby rozszczepienie jądro atomu, nie? Rodzina katolicka, dziewczyna w oazie, syn pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego Polski Zjednoczonej, już nieboszczki partii w Chorzowie, szurnięty buddysta zen, sztuki walki i tak dalej. I my rozmawiamy z sobą. Umiecie sobie to państwo wyobrazić? Trudne, prawda? Dokładnie. Właściwie ta rozmowa, jak przechodziliśmy na tematy związane z religią, moja żona nieraz po prostu płakała, bo nie miała argumentów. Ja miałem dobrą szkołę wyniesioną z domu. Czarne strony kościoła katolickiego znam bardzo dobrze. Natomiast i nieraz to było na zasadzie takiej rozmowy, że Justysia mi mówiła jakiś argument, a ja po prostu dowalałem, no właśnie, a stosy, a konkwista, a krucjaty, a Giordano Bruno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mówiąc zupełnie uczciwie, takim elementem, który ja pamiętam do dzisiaj, jest dla mnie bardzo ważny, jest właśnie to, że mnie zaczęło w momencie czasami zastanawiać to, że główną odpowiedzią w tego typu utarczkach to były jej łzy. Potem pojawił się taki czas bardzo dynamiczny. Mianowicie wylądowałem w szpitalu i tam akurat Justyna dała mi Ewangelię świętego Jana. Szpital, miejsce specyficzne, mało ciekawe, nikt tam nie lubi raczej przebywać. No i akurat w tej atmosferze tego szpitala, tego miejsca zacząłem sobie czytać Ewangelię świętego Jana. Zresztą taka malutka, nie rzucająca się w ogóle w oczy. I zacząłem czytać prolog. To miejsce, ten czas, te słowa, rytm tych słów spowodował, że zacząłem myśleć, zacząłem się zastanawiać. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I to na tamten czas to był taki tekst wręcz zenowski. I w każdym bądź razie poznałem również Japończyka. Razem Justyna zapoznała mnie z jednym z ojców werbistów, ojcem Bogdanem. Mówiąc tak zupełnie szczerze, to był pierwszy ksiądz, z którym rozmawiałem. No ja wtedy miałem tak 19-20 lat.
pierwszy ksiądz w moim życiu. Zaczęliśmy rozmawiać i to, co mnie ujęło, nigdy mnie nie nawracał. Nigdy mi nie mówił, w co mam wierzyć. Nigdy mi nie mówił, co jest dobre, co jest złe. To były rozmowy. Kiedyś mnie poinformował, że w Chorzowie Batorym znajduje się, przyjeżdża profesor sinologii z Poznania, Japończyk. No i ja akurat na tym spotkaniu, tak też podchodząc do niego, mówię, dzień dobry, nazywam się Dariusz Pietrek, jestem buddystą zen. A on jak Japończyk popatrzył na mnie tak do góry i mówi, jeszcze jeden, który zauważył, że ogród sąsiada jest bardziej zielony. Obrócił się na pięcie i poszedł. No mnie kopara opadła, powietrze zeszło, no i już nie chciałem z nim rozmawiać. I w którymś momencie kiedyś przeczytałem pewną relację dotyczącą mojego mistrza zenowskiego, Sausa Nima, który został w jednym ze ośrodków Berkeley w Stanach Zjednoczonych złapany na stosunku seksualnym ze swoim uczniem. Mistrz w religiach Dalekiego Wschodu, mistrz, guru, przewodnik, to jest ktoś, kto ma wpływ, kto decyduje o każdym aspekcie życia człowieka. O każdym. Z nim się nie dyskutuje. Z nim się nie dyskutuje. To, co on mówi, to się robi. No i właśnie, jeżeli on był przekazicielem darmy, no to tutaj rozpoczęły się pojawiać różnego rodzaju pytania i wątpliwości. Mając, tak jak powiedziałem, mając 21 lat, przystąpiłem do komunii, później był nas ślub. Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, wierzącym, no i praktykującym. A po jakimś czasie pojawiła się właśnie taka fascynacja, takie moje, właściwie moje odejście od praktyk, może zenowskich, gdzieś tam się zakończyło, ale zainteresowanie właśnie jakimiś nadnaturalnymi rzeczami gdzieś tam nadal funkcjonowało. No i potem jakiś rok, dwa lata po ślubie zacząłem się właśnie interesować czymś takim, co teraz wiem, że to się nazywa okultyzm i nazywa się New Age. Zacząłem praktykować chiromancję, chirognomię, czyli wróżenie jakby z ręki. Właściwie ręka doprowadziłem do taki stan odbioru mojego ciała, że ja praktycznie patrząc na rękę człowieka, ja bardzo dużo o nim wiedziałem. W którymś momencie ja już potem, wychodząc z tego, to trwało około 3 lat, wychodząc właśnie z praktyk okultystycznych, jeszcze miałem taką reakcję, po prostu patrzyłem na rękę. Natomiast w tym też czasie, jak była chirognomia, chiromancja, pojawiły się karty tarota. W ogóle pierwsze jakieś tego typu po prostu takie rzeczy. To mnie zainteresowało. Zawsze również interesowała mnie kwestia, powiedzmy, pewnej nadnaturalności, nadprzyrodzoności i też po prostu chciałem to zbadać, poznać, zaznać. Rozpoczęła się moja praktyka kartami tarota. Ja na pewno bym raczej nie wystąpił w tej popularno-naukowo-filozoficznej telewizji, która się nazywa EzoTV, tam gdzie oni wróżą i w ogóle jakoś osobiście nie wierzę, żeby ktokolwiek tam dzwonił. Natomiast zaczęła się praktyka kartami tarota, żeby karty kłaść. Bo można sobie teraz przecież pójść do byle jakiej księgarni. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Wtedy, kiedy ja się interesowałem zenem, kiedy interesowałem się okultyzmem, chiromancją, tarotem, magią, to mówiąc zupełnie uczciwie, wtedy nie było księgarni. W Katowicach był jeden jedyny sklepik, gdzie te książki były wydawane w formie, tak jak na powielaczach kiedy się to wydawało. W Krakowie był też jeden jedyny sklepik. Nic więcej. Proszę sobie, pójdźcie teraz do byle jakiej księgarni. Przecież macie przepotężne działy, gdzie jest tak zwana wiedza tajemna, parapsychologia, ezoteryka. Tego jest masa. Każda dziedzina życia. A wtedy tego nie było. Dlatego może zdobywanie książek, zdobywanie tej wiedzy po prostu było właśnie takie również bardzo pociągające. Tak jak tutaj pokazane były na tej prezentacji karty tarota. One się dzielą na arkana wielkie, na arkana małe.
Bardzo często tymi arkanami małymi sobie gramy po prostu w karty, w remika, w brydża. Natomiast arkana wielkie miały jakby, no mają zupełnie jakby inne znaczenie. Ale kładzenie kart tarota to nie jest tak, że właśnie kupicie sobie książkę, nauczycie się, poczytacie sobie, jak to ma wyglądać, jak wygląda, nie wiem, szkocki wóz, drzewo i tym podobne po prostu techniki rozkładania tych kart. Do tego się przecież jeszcze trzeba nauczyć, co ta karta znaczy i tak dalej. Nie, to bardziej przypomina wróżenie takie cygańskie, na zasadzie daj dowód osobisty, powiem ci, kim jesteś. Nie? Wróżka wszystko wam wywróży. Natomiast nie, kładzenie kart tarota to można powiedzieć, to jest wyższa szkoła jazdy. Żeby można było wróżyć, żeby można było je kłaść i czytać je, to karta musi do ciebie mówić. Niektórzy z państwa się zastanawiają, nie wiem, czy ja słyszałem jakieś głosy. Nie, do dzisiaj nie słyszę żadnych głosów. Natomiast nie, to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inny komunikat, który do ciebie dociera. To jest wiedza, którą daje ci karta, którą widzisz. Szkoda, że nie mamy zdjęcia tutaj jednej takiej karty, bo przy okazji też może państwu bym pokazał. Karta tarota ma swój główny obrazek. Na przykład to może być wisielec, to może być król, to może być śmierć, to może być głupiec, który na ogół zawsze jest powieszony głową w dół. Oprócz tej figury jest cała masa różnego rodzaju symboli i znaków. Bardzo często są wykorzystywane znaki kabały, która teraz jest tak bardzo modna, Madonna i wiele innych osób show biznesu. Znaki kabały, znaki związane z różnego rodzaju religiami, również i chrześcijańskie znaki. Nie ma żadnego problemu. I w momencie, kiedy człowiek medytuje nad tą kartą, dokładnie, siedzi w medytacji, analizuje ją, czuje. Dopiero wtedy, kiedy te karty zaczynają powoli mówić do ciebie, można zacząć je rozkładać, żeby jakby poznawać tą zakrytą przyszłość. Różne wydarzenia, różne prawdy. Ta fascynacja trwała tylko i wyłącznie tarotem gdzieś około pół roku. Karty tarota leżą w jednym miejscu. Karty tarota nie wolno nikomu innemu dotknąć, tylko tej osobie, która to ma. Im więcej czasu się poświęcało na to, tym człowiek odchodził dalej od Pana Boga, a nawet i od rodziny. Bo prawda, rzeczywistość to była akurat to, co się medytowało, co się rozkładało, co się czytało, czym się żyło. I właściwie takim elementem bardzo ważnym to jest moment takiego po prostu wyjścia. Nie każdy go ma. Mnie, mogę powiedzieć, było to dane. W którymś momencie, ja wtedy pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej, jeździłem na pierwszym wozie w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Ze śmiercią, z cierpieniem raczej jestem obeznany dość dobrze, ale akurat w tym czasie zaczęły się dziać ze mną dziwne rzeczy. Dziwne, bardzo niepokojące, niezrozumiałe dla mnie. W którymś momencie zaczęło mnie fascynować śmierć. Zaczęło mnie fascynować zło. Takie autentyczne zło. Co nie znaczy, że przestałem kochać moją żonę, córkę. Nie, to nie to. Natomiast zaczęło mnie fascynować zło, zacząłem odchodzić coraz bardziej od Pana Boga. W pewną sobotę, to była akurat sobota, gdzie było święto świętego Floriana, święto strażaków, hutników. Tego dnia zostałem wyznaczony do tak zwanego portu sztandarowego. W ogóle powiem uczciwie, tą sobotę pamiętam dokładnie ze szczegółami do dzisiaj. To była sobota, gdzie wracając właśnie ze służby rano, będąc w jakimś sklepie, zupełnie tak, nie wiem po co i nie wiem dlaczego, wziąłem i ukradłem dwie bułki. Miałem pieniądze, ale po prostu to zrobiłem, bo nie wiem dlaczego właśnie.
Potem niestety poszedłem na tą całą ceremonię i to była pierwsza rzecz, gdzie poczułem autentyczne przerażenie, że coś się z człowiekiem dzieje złego. Złego, niesamowitego, przerażającego, na czym człowiek po prostu nie panuje. To był taki moment, gdzie już nie będę mówił o klasycznych, nie, ja nie byłem osobą opętaną, nie były odprawione egzorcyzmy nade mną, natomiast w momencie samego przeistoczenia, w trakcie mszy, pierwszy raz poczułem coś takiego, że czuję prawdziwą, rzeczywistą nienawiść do tego, co się dzieje na ołtarzu. Akurat to był moment przeistoczenia. Jedną wielką ochotę, jaką miałem, to podejść do tego ołtarza, wziąć i go po prostu wywrócić, zakłócić to. W którymś momencie nie wytrzymałem, po prostu wyszedłem z tego kościoła. Wróciłem do domu, totalnie załamany, przerażony w ogóle, co się ze mną dzieje, czy to jest właśnie, nie wiem, opętanie, nawiedzenie, albo po prostu wariuję. I właściwie resztę tej soboty spędziłem w takim stanie, że z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony zacząłem się właśnie zastanawiać i coraz bardziej fascynować złem, śmiercią. Zacząłem się zastanawiać, jak wygląda proces umierania, co to znaczy umieranie, jak to wygląda. Ja to widziałem podczas akcji, ale tu mnie interesowało jakby duchowość tej śmierci, duchowość tego procesu. Ale w tym sensie negatywnym. Nawet zacząłem się zastanawiać, jakby to było, gdybym przecież kogoś zamordował. Żeby to widzieć. W którymś momencie zacząłem się autentycznie, rzeczywiście bać o bezpieczeństwo mojej żony i mojej córki. Bo w którymś momencie, to był taki stan, gdzie człowiek, wiem, że ja to ja i wiem, że to, co jest we mnie, to nie jestem ja. To jest coś innego, to jest coś złego, coś przerażającego. Gdzieś około godziny 11 w nocy, gdzie moja żona już po prostu widziała, że coś ze mną jest nie tak, ja po prostu nie wytrzymałem. I może to było najlepsze, co ja mogłem po prostu zrobić w tym danym momencie. Powiedziałem jej wszystko, co się... Ale ty mówiłeś kiedyś, że nawet wybrałeś miejsce. Tak, bo nawet jest taka sytuacja, jest takie miejsce w Kościół Świętego Józefa w Chorzowie, jest cmentarz i potem są takie chaszcze, krzaki, miejsce tak zdziczałe, takie hałdy, zdziczałe hałdy. I nawet mówiąc uczciwie, nawet tam się zastanawiałem, że tam by było takie dobre miejsce, żeby to zrobić. Proszę sobie wyobrazić, że to jest taki stan, który przeraża i jest niesamowicie pociągający. Że człowiek się na siłę musi kontrolować, żeby po prostu nie chcieć tego zrealizować w 100%. To jest właśnie, nie wiadomo, czy to jest szaleństwo, obłęd, opętanie. Nie wiem. W każdym bądź razie koło godziny 11 właśnie Justynie opowiedziałem to wszystko, co się we mnie dzieje, co się ze mną, czego się boję. A Justyna powiedziała tylko jedną rzecz. Ty wiesz, co masz zrobić. Szanowni Państwo, człowiek, który po prostu zajmuje się okultyzmem, który zajmuje się magią, chiromancją, tarotem, czymkolwiek. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, żeby się z tego uwolnić, to jest zniszczenie wszystkich rzeczy związanych z daną praktyką. Zniszczenie. My nie mamy pieca, bo tak bym to wrzucił. Ale miałem trochę bardziej bolesne doświadczenie, bo ja każdą kartę targałem. Każda karta była targana, wrzucana do śmieci, książki, różnego rodzaju związane właśnie, wahadełko, różdżka, też chodziłem, potrafiłem, nie ma żadnego problemu. I w każdym bądź razie zniszczenie tego wszystkiego spowodowało, że po prostu poczułem się wolny. Później może taka droga standardowa, rozmowa z księdzem, spowiedź, taka zdrowa, dobra spowiedź, przystąpienie do sakramentów. I właściwie te doświadczenia, mój zen, magia, tarot, chiromancja, jest to dla mnie bardzo bogate doświadczenie,
którego nie chciałbym więcej przeżyć, ale to doświadczenie daje mi pewną umiejętność i możliwość pracy z ludźmi, którzy po prostu weszli w jakieś tego typu uwiedzenia duchowe. Powiedziałeś, że jak dawno temu rozmawialiśmy, że ty w karty tarota od razu wszedłeś bardzo głęboko, bo miałeś to doświadczenie medytacji. Tak, dokładnie. Ja chciałem powiedzieć właśnie, zwrócić na to też uwagę. Człowiek, który medytuje, jest w którymś momencie, staje się jakby spokojniejszy, ale zarazem jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju, na ten tak zwany świat duchowy. Tylko, że tak naprawdę to my nie wiemy, na jaki z tych światów my się otwieramy. Praktyka medytacji Zenu pozwoliła mi bardzo właśnie szybko i głęboko w to wejść. Moment, który przeżywałem, nawet rozmawiałem kiedyś, po jakimś czasie, na jakimś tego typu spotkaniu, miałem kontakt właśnie z osobą, która również zajmowała się praktykami okultystycznymi przez długi lat i robiła to w sposób już bardzo profesjonalny i była zafascynowana. I jak myśmy rozmawiali, ona również zrezygnowała z tego i wróciła do Pana Boga. Rozmawialiśmy, ona mi powiedziała coś takiego, mówi, a może Pan Bóg dał ci tą możliwość nieprzekroczenia pewnej granicy, że może to, czego ty doświadczyłeś, pozwala ci, pomaga ci teraz w pracy z ofiarami. Ten moment był dla mnie momentem szoku. W chrześcijaństwie również jest przecież medytacja, ale ona wygląda inaczej. Ona jest inna, ona jest ukierunkowana zupełnie, zupełnie w innym kierunku, na inną rzeczywistość. Medytacja Zenu medytuje nic. Medytuje nad sobą, medytuje siebie. Idę w kierunku pustki, medytowanie pustki. W chrześcijaństwie to jest medytowanie Boga, Chrystusa, krzyża, fragmentu Pisma Świętego. Mówiłeś też o euforii, która była związana z, czy ekscytacji związana ze stanem medytacji. Oczywiście, że tak, bo to jest bardzo często tak, jak rodzina przychodzi do Śląskiego Centrum, które prowadzę, i mówią mi, że właśnie tamten ktoś poznał nową dziewczynę, poznał nową rzeczywistość. Ja mówię, przepraszam, ten ktoś się zachowuje jak zakochany. Tak dokładnie. Do takiego człowieka nie można dotrzeć. Do mnie też nie można było dotrzeć. To był właśnie stan euforii, stan zauroczenia, stan zakochania. Boję się, że gdyby sytuacja była taka, że ja bym przekroczył tą granicę, że bardziej bym chciał jednak wejść w ten świat tarota, okultyzmu, systemów magicznych, to najprawdopodobniej może nie wiem, nasze małżeństwo by już nie istniało. Może ja bym teraz występował w EZO-TV. Nie wiem. Ale w każdym bądź razie to jest właśnie stan zauroczenia, stan fascynacji. Coś, co powoduje, że człowiek jest w stanie zrezygnować z wielu fajnych rzeczy. Jest w stanie zrezygnować z ludzi, z przyjaźni, z obowiązków. To jest taki stan, który nawet ostatnio w takim kwartalniku profilaktycznym Sekty i Fakty, z którym jestem związany od samego początku, jeden z moich ostatnich chyba tekstów to jest właśnie uzależnienie od okultyzmu. Od tego się też można uzależnić. Dokładnie tak samo, jak można się uzależnić od komputera, od internetu, od alkoholu, seksu, hazardu, Bóg jeden wie czego. Od tego się można uzależnić. Ja już nie mówię teraz w sensie religijnym, duchowym, ale w sensie po prostu takim terapeutycznym. Rzeczywistość, w której się funkcjonuje, działa dokładnie tak samo i ten mechanizm uzależnienia dokładnie wygląda tak samo, jak na przykład mechanizm wchodzenia w alkoholizm. Skoro to jest uzależnienie, co straciłeś? Jaka była cena tego uzależnienia? I tu muszę powiedzieć zupełnie uczciwie, że ja na tym zyskałem. Ja na tym zyskałem, ja nie straciłem. Nie wiem, może moją żonę by trzeba było zapytać, czy... Zrobimy to. Natomiast nie, ja nie mam poczucia, że coś straciłem. Może dlatego, że ja na to patrzę teraz z perspektywy już naprawdę wielu lat. Została dana mi wiedza, jakaś wiedza. Ja nad tą wiedzą mogłem się zreflektować. I mówię, tą wiedzę potrafię wykorzystać w pracy i w pomocy z ofiarami różnego rodzaju sekt, różnego rodzaju jakichś zagrożeń duchowych. Także tu raczej
Ja nie widzę strat. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, typowo katolicka rodzina, czyli praktykująca, wierząca, ale taki katolicyzm niedzielny, czyli wszystkie święta, niedziele w kościele i tak dalej. Natomiast bez jakiejś głębokiej duchowości chrześcijańskiej w tym wszystkim. Natomiast ja jako dziecko myślę, że wiele razy doświadczałam łaski Boga w kościele i kościół i religia były dla mnie czymś bardzo ważnym. I gdzieś do 18 roku życia właśnie wzrastałam w pobliżu kościoła. Teraz jak na to patrzę, to też widzę, że to mnie uchroniło wtedy przed wieloma rzeczami. Na przykład przed wejściem w narkotyki albo jakieś nieciekawe towarzystwo. Jakiś taki kręgosłup katolicko-moralny właśnie otrzymałam od rodziny i od kościoła. Też myślę, że to w efekcie teraz pozwoliło mi znaleźć wyjście z moich problemów. Jakąś pomoc. Miałam gdzie się odwołać, miałam jakieś coś, miałam głęboko w sobie jakieś wartości i kontakt jednak z Bogiem, do którego w ostateczności się zwróciłam. Natomiast właśnie gdzieś w okolicy 18 roku życia, wiadomo, dojrzewanie, zadziały się w moim życiu takie rzeczy, że zbuntowałam się przeciwko Bogu, odrzuciłam Go. Po prostu przestał, w moim odczuciu, przestał spełniać moje prośby, przestał spełniać to, o co prosiłam, czego chciałam. No i w takim razie stwierdziłam trochę właśnie na złość Bogu, odmrożę sobie uszy i zaczęłam iść totalnie w drugą stronę. Natomiast to, co... Wtedy chodziło o chłopaka. Po prostu to była pierwsza moja wielka miłość. Ja tego chłopaka straciłam, prosiłam wiele razy Boga, żeby mi go zwrócił. No on chłopaka nie zwrócił, więc ja się obraziłam tutaj. No i to później zaczęło się jakieś takie stopniowe odchodzenie. Pomyślałam też, że stanę się właśnie taka jak ten chłopak. Ten chłopak brał narkotyki i też dlatego się wtedy rozstaliśmy, bo to było coś bardzo sprzecznego z moim podejściem do życia. No ale jak go straciłam, to stwierdziłam, że teraz stanę się taka jak on i tu pokażę Bogu, jak powinno być. I nie zaczęłam brać narkotyków, ale zaczęłam ostro imprezować. Później też pojawili się jacyś chłopcy w moim życiu, mężczyźni, jakiś pierwszy seks. To zaczęło iść w tą stronę. No też oczywiście zaczęłam się oddalać od Boga w tym momencie. Natomiast teraz tak o tym myślę, że ja zawsze miałam w sobie bardzo głęboki głód duchowości, głęboki głód Boga. Wcześniej to się realizowało właśnie w chrześcijaństwie. A tutaj jak zostawiłam Boga, nagle zaczęłam sobie to sama realizować na własną rękę. Zaczęłam też spotykać ludzi, którzy mi w tym jakoś pomagali i pokazywali kolejne ścieżki. Najpierw to była moja przyjaciółka, która była po paru stopniach reiki. Nie będę tutaj może wchodzić dokładnie w to, czym jest reiki. Może ktoś z Państwa słyszał, jeżeli nie, to później Robert opowie. Natomiast jest to system pracy z energią, wschodni system pracy z energią, wywodzący się z japońskiej religii. Z buddyzmu ezoterycznego w skrócie. Więc zaczęłam interesować się reiki. To był pierwszy stopień, później drugi stopień. Natomiast czy wtedy coś się działo? Zwykle pada takie pytanie. Może zaczęłam wtedy mieć na pewno taki pomysł, żeby zacząć oddziaływać na innych ludzi właśnie przy pomocy tej energii, na innych ludzi i na rzeczywistość, na różne fakty. Tak jak chrześcijanie modlą się do Boga, właśnie wcześniej modliłam się do Boga o spełnienie czegoś, a teraz pomyślałam, że sama będę to sobie realizować. I zaczęłam w ten sposób rzeczywiście wpływać na jakieś zdarzenia i czasami się to udawało. Później pojawił się mój kuzyn w pewnym momencie mojego życia. Miałam około 20 lat. Kuzyn przyjechał ze Stanów na parę tygodni. Zajmował się tarotem.
pokazał mi, o co tam chodzi, pokazał mi właśnie pierwszą talię Tarota. Też opowiedział mi trochę o takim ezoteryku, bardzo popularnym właśnie w Stanach, o Crowley'u. I mój kuzyn wyjechał, a ja zaczęłam się interesować właśnie Crowley'em, Szandorem LaVey'em, zaczęłam czytać tą literaturę. Szandor LaVey to tak dla przypomnienia autor Biblii Szatana. Przeczytałam tą książkę i stwierdziłam, nie, w ogóle świetna sprawa, właściwie nic tutaj nie ma o szatanie, jest o tym, jest o kulcie człowieka, jest o tym, jak rozwijać swoje człowieczeństwo i co jest ważne dla człowieka. I pomyślałam sobie, nie, właściwie nie wiedziałam, ale chyba jestem satanistką w takim razie, bo tutaj są bardzo, bardzo fajne i takie tak naprawdę psychologiczne rzeczy. Nic tu nie ma o szatanie. Od niektórych tych książek mnie odrzucało i tak naprawdę kilka z nich leżało do niedawna ciągle w moim domu, a nigdy ich nie przeczytałam. No tak, tak właśnie to wyglądało, natomiast nic takiego dziwnego się w moim życiu wtedy nie działo. Oczywiście teraz jak na to patrzę, no to odchodziłam coraz dalej od Boga. Moje związki wyglądały bardzo nieciekawie. Tak naprawdę już nie wiedziałam, czym się kierować przy wyborze jakichś kolejnych mężczyzn. W pewnym momencie związałam się z jednym na dłużej i też zaszłam w ciążę, urodziłam dziecko. Natomiast mimo braku przeszkód jakichś formalnych, ten związek trwał 8 lat bez no był to związek niesakramentalny, tak sobie po prostu jakoś żyliśmy. W pewnym momencie ochrzciliśmy dziecko, ale to też właściwie na taką prośbę mojego partnera. Ja uważałam, że w tym momencie to już jest hipokryzja, chrzczenie dziecka, jeżeli jestem tak daleko od kościoła i w ogóle nie przystępuję do sakramentów. No tutaj z tym też się wiąże jakieś takie kolejne zranienie, bo przed ochrzczeniem dziecka udaliśmy się oboje do spowiedzi, czyli ja i mój partner, i on dostał rozgrzeszenie, a ja nie, ponieważ on powiedział, że cudzołoży, ja powiedziałam, że żyję z ojcem mojego dziecka i to taka była różnica, po czym on powiedział, że trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z księżmi, po prostu trzeba do nich mówić ich językiem. No, ja w swoim poczuciu powiedziałam prawdę, że to było dla mnie ważne wtedy, utrzymanie tej rodziny, posiadanie ojca mojego dziecka przy sobie. No, ale za to nie dostałam rozgrzeszenia, więc już tutaj się totalnie obraziłam na Kościół po raz drugi. Stwierdziłam, że to jest jakaś głupota i zabobon. No i tak sobie dalej tam jakoś żyliśmy. Ja się tymi rzeczami gdzieś tam zajmowałam, ale za jakiś czas, mało regularnie, więc tam ten tarot na przykład czasem sobie rozłożyłam, to czasem mi coś powiedział, czasem nie. Ale właściwie jakoś to nie było nic takiego regularnego. W międzyczasie poszłam też na studia psychologiczne, jestem prawie psychologiem. Prawie, bo się nie obroniłam po 5 latach studiów. I też właśnie w trakcie... Też myślę, że to jest takie moje nastawienie. Na te wszystkie rzeczy patrzyłam też jak na rozwój własny, rozwój swojej osobowości. Zawsze, no tak, to zawsze było coś, czym się kierowałam. Zawsze myślałam o rozwoju intuicji. Tak też traktowałam właśnie karty Tarota jako taką drogę wiodącą do rozwoju mojej intuicji, jakiegoś kontaktu ewentualnie z wyższym ja. I 2 lata temu już w tej chwili, 2 lata temu, ponieważ nam się jakoś w związku średnio układało, 2 lata temu podjęłam taką decyzję, że wyjeżdżam za moim partnerem z Warszawy, skąd pochodzę i gdzie mieszkaliśmy, wyjeżdżam za nim i po prostu próbujemy mieszkać tam, gdzie on chciał mieszkać. Więc zabrałam dziecko, spakowałam wszystko, zostawiłam pracę, znajomych, przyjaciół, rodzinę i wyjechałam z nim do innego miasta w Polsce, ale inne miasto. I tam dosyć szybko, ponieważ nie pracowałam, właściwie zajmowałam się domem i dzieckiem, też jakoś tak czułam się osamotniona, szukałam jakichś kontaktów, przyjaźni i tak dalej, zainteresowań i dosyć szybko trafiłam na zajęcia jogi. Zajęcia odbywały się w takim dosyć elitarnym miejscu, nie w jakiejś spelunce.
I chodziła też na te zajęcia elita, taka miejscowa, także to w żadnym wypadku nie mogło wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Poznałam jakieś fajne osoby, wydawało mi się zaprzyjaźniam z nimi, że zaprzyjaźniam się z instruktorem. Też znaleźliśmy jakiś wspólny język, to była mała miejscowość, a osoby, które chodziły na te zajęcia, to właśnie jak powiedziałam, była jakaś elita, również intelektualna, więc znalazłam z nimi jakiś wspólny język, wspólny poziom umysłowy. I dosyć szybko się zorientowałam, że to nie jest, że ta joga, która się tam dzieje, nazywało się to hatha yoga, czyli taka jedna z podstawowych ścieżek jogicznych, zajmująca się właściwie rozwojem ciała i przygotowaniem go na przepływy energii i na otrzymywanie większych ilości energii z kosmosu. Przepraszam, teraz mnie to trochę śmieszy. W każdym razie szybko się zorientowałam, że to nie jest taka zwykła właśnie hatha yoga, że tutaj chodzi o coś więcej. Przez te moje wcześniejsze lektury, czy właśnie przez jakieś wcześniejsze kontakty właśnie z Reiki, to przez te inicjacje w Reiki, przez inicjacje w kontakty z energią. Ja tutaj dosyć szybko się zorientowałam i odczułam, że coś się dzieje po prostu na takim planie niefizycznym. Zaczęłam odczuwać jakieś przepływy energii między mną a właśnie moim nauczycielem jogi. Zaczęłam mieć takie wrażenie telepatii również między nim a mną. Zaczęłam wpadać wieczorem, też tak jak modlimy się. Ja zaczęłam wpadać w jakieś takie dziwne stany. Potem się dowiedziałam, że to jest medytacja na mistrza we wschodnich religiach. Po prostu pojawiał mi się ten człowiek przed oczami i zaczynałam sobie na niego medytować. Ja wcześniej też nie medytowałam jakoś nigdy. Natomiast no, tam oczywiście z Reiki trochę się wiążą medytacje, takie Reiki, czyli wizualizacje pewnych symboli, rysowanie tych symboli. Natomiast ja zawsze miałam problem z medytacją, a ponieważ właśnie jestem jakoś tam mało wytrwała w różnych rzeczach, więc to nigdy nie ćwiczyłam tego tak długo jak Darek. Natomiast teraz zaczęłam wpadać w takie jakieś dziwne stany. Zaczęłam mieć takie poczucie, że wpływam właśnie na innych ludzi, że wpływam na jakieś wydarzenia. Na przykład miałam wtedy taką sprawę sądową, której byłam jakoś tam świadkiem i w pewnym momencie, jakby niezależną zupełnie tutaj z tą sytuacją, natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że jak wpatruję się w tak zwane trzecie oko prawnika strony przeciwnej, to ten prawnik, mimo że jest takim starym wygą, to po prostu zaczyna się czerwienić, jąkać, siada i w ogóle mówi dziękuję. Czyli no, miałam takie poczucie sprawstwa. Też na przykład zdarzało się, że jechałam w jakieś miejsce i w tym miejscu już był mój nauczyciel jogi. I to też parokrotnie się jakoś pojawiło. Ja wtedy też zaczęłam się tak trochę tego obawiać. Myślałam, no, kurczę, pewnego dnia gdzieś pojadę, on tam będzie, nie wiadomo do czego może dojść. Później zaczęły się pojawiać sny koszmarne. I takie naprawdę ohydne. Ja przez parę lat właśnie studiowałam psychologię, też gdzieś tam byłam w terapii po drodze, takiej, którą każdy psycholog powinien przejść. Zawsze zwracałam dużą uwagę na swoje sny, bo uważałam, że to moja podświadomość do mnie mówi. Ale to, co teraz zaczęła mówić moja podświadomość, to było coś absolutnie nie mojego. Zaczęły się pojawiać jakieś orgie seksualne. Ale jakieś takie naprawdę ohydne. Zaczęły się pojawiać koszmary, w których na przykład kroiłam ludzkie mięso i później je jadłam. To na przykład też często właśnie to byli jacyś mężczyźni, których kroiłam i jadłam, surowe takie mięsko. No i tak, ale tak sobie pomyślałam, nie, no to pewnie chodzi o jakąś tam agresję ukrytą moją, gdzieś tu podświadomość mi zwraca na to uwagę. Natomiast to było też ciekawe, że ja cały czas bałam się porozmawiać o tym z tym moim nauczycielem jogi. Miałam jakiś taki opór. No, czułam lęk przed taką rozmową, co też nie jest dla mnie takie naturalne, bo jak mówię, lubię analizować różne takie rzeczy, zwłaszcza swoją gdzieś tam stronę psychiczną, więc normalnie zwykle bym poszła do takiej osoby i szybko wyjaśniła, czy porozmawiała, co o tym myśli.
tutaj, jak mówię, tego się bałam. Po jakimś czasie, jak już odważyłam się z nim porozmawiać, to usłyszałam, że właściwie to on nie wie, o co chodzi, być może coś mi się oczyszcza, jakieś poprzednie wcielenia, coś, karma mi się oczyszcza. No, pomyślałam, nie no, świetnie, oczyszcza mi się ta joga, w ogóle fajna sprawa, będę taka oczyszczona, uduchowiona. Natomiast też w tym momencie zaczęłam wchodzić w tą jogę jako w taką rzeczywistość właśnie duchową, no bo tutaj już zostały mi sprzedane jakieś pewne pojęcia karmy, które znałam wcześniej. Zaczęłam tak o tym myśleć. No tam gdzieś kościół też był wtedy w ogóle bardzo daleko, nawet na święta się tam nie udawałam jakoś. To, co się jeszcze wtedy działo właśnie w trakcie tej jogi, no to był taki mój totalny odlot. To, o czym wcześniej też mówił Darek, takie uzależnienie i stan zakochania. Ja byłam zakochana w jodze, byłam zakochana w moim mistrzu, byłam zakochana w mojej macie do jogi. Właśnie gdyby ktoś wtedy dotknął mojej maty do jogi, czy jak moje dziecko zacznę brać taką matę do jogi, podobną do karimaty, to się spotykało z jakąś w ogóle karczemną awanturą z mojej strony, jak on śmie dotykać mojej maty do jogi. Jak zaczynałam ćwiczyć w domu jogę, to w ogóle wszyscy musieli wyjść, a jeżeli ktoś się pojawiał, to mógł się spotkać wtedy z jakimiś wyzwiskami. I też tak właśnie zauważyłam, jaki się robi mój stosunek do dziecka i do rodziny. No naprawdę często zaczynałam krzyczeć na dziecko zupełnie bez powodu i zupełnie jednocześnie była we mnie agresja, a z drugiej strony była taka obojętność na to, co to dziecko czuje. Ja po prostu chciałam na niego nakrzyczeć, chciałam mu zrobić coś złego, chciałam go skrzywdzić. No i przebywałam sobie przez właśnie okres 2 miesięcy, bo ja tak naprawdę krótko chodziłam na tą jogę, to były 2 miesiące. Przebywałam ciągle w jakimś takim stanie odlotu, gdzieś między medytacją a, nie wiem, a kosmosem po prostu. Jak poszłam, pamiętam, że wtedy zbliżały się święta i miałam zrobić zakupy świąteczne, Boże Narodzenie się zbliżało. Poszłam do sklepu, do supermarketu i tam spędziłam parę godzin, ponieważ chodziłam i przyglądałam się, nie wiem, każdej puszce z kukurydzą i uśmiechałam się do tych puszek. Ja tutaj na marginesie powiem, że nigdy nie brałam narkotyków. Jeszcze raz przypomnę. Natomiast uśmiechałam się do tych puszek, bo wydawało mi się, że jestem częścią kosmosu, podobnie tak jak te puszki z kukurydzą. Że wszystko jest cudowne i czułam wewnętrzny taki właśnie cudowność tego istnienia mojego w kosmosie. Też z jednej strony właśnie te wybuchy agresji, a z drugiej strony jakiś taki właśnie spokój, tak jakby te wybuchy agresji były trochę zewnętrzne, bo miałam sobie taki spokój, że gdzieś z drugiej strony, że nikt na przykład, nie wiem, na ulicy nie był w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Mogłam sobie stać godzinami w korku i to tam zupełnie mnie nie ruszało. Byłam ponadto. Ja uważałam wtedy, że jestem trochę wyższą jednostką niż wszyscy otaczający mnie ludzie, bo ja tutaj jestem głęboko w duchowości jogi. Tak było. No tak jest. Poświadczamy to w trójkę. Dzięki. No i moja rodzina wtedy najbardziej na tym cierpiała, bo tak naprawdę to ich zupełnie zaniedbałam. Obiad był dla mnie sprawą tak przyziemną, że nie zajmowałam się gotowaniem obiadów po prostu. Jak ktoś chciałby bardzo, dobrze, że dziecko w przedszkolu coś dostawało, bo inaczej obawiam się, żeby nie przetrwało tego okresu. Jak już bardzo był głodny, to szedł sobie coś wziąć sam tam z lodówki. Ewentualnie mu dałam jakąś parówkę na zimno. Ja widziałam, że jestem w takim stanie, że to jest jakiś taki odlot, ale to była tak wielka fascynacja właśnie jogą i moim mistrzem. Już wtedy go nazywałam mistrz, więc moim mistrzem, że no to było mi z grubsza obojętne. Uważałam, że nikt nie rozumie tutaj mojego rozwoju duchowości wewnętrznej. No ale jednak po jakimś czasie zaczęły do mnie docierać takie sygnały też gdzieś z zewnątrz, że coś jest nie tak. Jedne z pierwszych to były takie, że
koleżanka, która chodziła ze mną na zajęcia, opowiedziała mi kiedyś, że ma podobne, znaczy opowiedziała mi swoje sny i to były bardzo podobne sny do tych moich. Potem takim mocnym wydarzeniem było to, że mój syn zaczął się budzić w nocy i przychodzić do mnie z płaczem. Mówił, że przyśniło mu się coś strasznego. Mówił, że przyśniło mu się, że ktoś go pobił albo że ktoś go zabił. Albo pytał mnie wieczorem, czy dzisiaj w nocy też będziemy wchodzić do snów innych ludzi, bo poprzedniej nocy tak robiliśmy. I jak go zapytałam, jak on to robi, a ja powiem, że on miał wtedy 4,5 roku. To nie był nastolatek, który się czytał Harry'ego Pottera. Tylko 4,5-letnie dziecko. I on na przykład mówił, że normalnie, mamo, w nocy widzę drzwi z tabliczką i wchodzę w tą tabliczkę i jestem w śnie tatusia. Potem jeszcze był taki moment, że przyjechałam kiedyś do Warszawy i poszłam właśnie do swojej byłej terapeutki. Tak jakoś poszłam jej opowiedzieć o tym, co się dzieje, bo jednak gdzieś tam wydawało mi się to trochę dziwne i chciałam, żeby psycholog na to spojrzał, psycholog praktyk. No i po takiej rozmowie ona mi powiedziała: Agnieszka, no ja cię znam, bo pracowałyśmy razem parę lat i ty się zachowujesz, jakbyś wyszła z sekty. Ja tak posłuchałam, myślę, nie, ona też nie wie, o co chodzi, ona też nie rozumie tutaj duchowości. No ale tam gdzieś te ziarenka we mnie zapadały, że coś jest jednak nie tak. Potem właśnie, to jest taki moment, kiedy właśnie zaczęło we mnie pracować to, że kiedyś byłam blisko kościoła, zaczęły się we mnie pojawiać słowa z Pisma Świętego. Najpierw się pojawiło, no to zresztą przyszło gdzieś przez koleżankę, ale najpierw się pojawiło: po owocach ich poznacie. I wtedy myślałam, wow, no to te owoce, jak to ma być duchowość, te owoce są zgniłe, bo rodzina jest już gdzieś prawie rozpadnięta, moje życie jest rozbabrane, nie jestem w stanie się niczym zająć. Później jakieś takie kolejne słowa to było: mowa wasza ma być nie, tak, tak. Zaczęło do mnie docierać, że ten człowiek mówi co innego, robi co innego. Ja to gdzieś też tam rozumiałam, bo tutaj hinduizm i w ogóle cała joga ma zupełnie inną filozofię i to jest trudno nawet jakoś właśnie pojąć ludziom zachodu. Tam jest zupełnie, wszystko jest jednym, przez co zatarte jest też pojęcie dobra i zła. No i właściwie mniej więcej tak to wyglądało. On o wielu rzeczach nie mówił, wiele rzeczy gdzieś tam przemilczał i pewnie uważał, że jeżeli czegoś nie mówi, to tym samym nie rani, czy nie robi krzywdy właśnie swoim uczniom, nie mówiąc czegoś, co im robi na przykład. Natomiast no to nie było tak, bo to się i tak działo, i tak miało efekt, i tak to był szkodliwy efekt. I tak jak myślę o tym dzisiaj właśnie, jeżeli kogoś okradnę, czy nie wiem, zabiję mu kogoś bliskiego, a nie powiem mu o tym, no to nie znaczy, że tego nie zrobiłem. To nie znaczy, że nie okradłam, czy nie zabiłam. No i to właśnie jakaś taka była moralność. Też chodząc na te zajęcia właśnie zobaczyłam, że powoli tracę takie rozróżnienie między dobrem a złem. To powoli przestało być dla mnie takie istotne. Czas się kończy. Jak powiedziałam, mogę mówić długo na ten temat. Największe cierpienie z tego czasu? Największe cierpienie było w momencie, jak zdecydowałam się zostawić te zajęcia. Przestałam na nie chodzić. I tak naprawdę wtedy się zaczęły jakieś już takie totalne jazdy. Było tak, że na przykład wchodziłam do pokoju i wydawało mi się, że ktoś tam stoi. Więc mówiłam: o, przepraszam. Wydawało mi się, że wpadam na kogoś właśnie. Też miałam tak parę razy, wydawało mi się, że mój nauczyciel jogi siedzi na moim łóżku. Tam już o innych szczegółach wydarzenia nie będę opowiadać. Ja tutaj również w odróżnieniu od Darka słyszałam głosy parę razy. To nie jest tak, że to,
że to są jakieś głosy, które nagle zaczynają mówić. To jest raczej jakieś takie odczucie wewnątrz mózgu. Coś jakby po prostu, jakieś takie lśnienie i w pewnym momencie coś po prostu wiadomo. Ja myślałam, że najpierw myślałam, że to jest telepatia. Zresztą miałam również takie odczucie telepatii z tym nauczycielem. Więc najpierw myślałam, że to jest telepatia z nim. No a potem tam się zaczęły pojawiać jakieś dziwne treści. I też przerażające, takie już, których raczej on by... No, on by ich raczej nie mówił. Raz chyba miałam takie wrażenie, że rzeczywiście usłyszałam obok kobiecy głos, który powiedział, że mój nauczyciel jogi ma dziewczynę. To akurat w tym momencie nie miało żadnego znaczenia, wtedy kiedy usłyszałam ten głos. Natomiast w kontekście tego, że on głosił, że żyje w czystości i w ogóle tutaj absolutnie żadnych dziewczyn. I potem okazało się prawdą, rzeczywiście tam miał dziewczynę, to może nie jedną nawet. W każdym razie okazało się, że ten głos, który mi wtedy się tam odezwał przy uchu, był prawdziwy, że to była prawda, co powiedział. Co zdarzyło się parę tygodni temu? Parę tygodni temu zdarzył się. No oczywiście cała sytuacja zakończyła się egzorcyzmem parę tygodni temu. Także jestem na świeżo. No to może jeszcze powiem wcześniej, co się działo, bo to już tak pokrótce, bo od czasu egzorcyzmu te rzeczy przestały się dziać. Było jeszcze tak, że jak już zakończyłam chodzić na zajęcia właśnie, no później wydarzyło się dużo, dużo nieciekawych rzeczy między mną a moim partnerem. I one również miały takie podłoże nadprzyrodzone. W każdym razie w efekcie partner stwierdził, że przywlokłam do domu jakieś złowrogie siły, demony. Otworzyłam puszkę Pandory. Naraziłam całą rodzinę na kontakt ze złem i że on sobie nie życzy w związku z tym przebywać ze mną dłużej. No, po czym w skrócie dał mi 3 dni na wyprowadzenie się z domu. Co zrobiłam? Znowu wzięłam dziecko, spakowałam się, wróciłam do Warszawy. Jakoś wyjątkowo lekko przeszłam to zerwanie, co też teraz jest takie dziwne. Natomiast wtedy zupełnie mnie to nie obeszło. No i tutaj już w Warszawie, jak byłam, to zaczęły się dziać takie rzeczy, jak przychodzące do mnie byty, różne byty, no takie jakieś... Miałam wrażenie, że faktycznie ktoś przychodzi, kładzie się na mnie, chichocze na przykład. I po takim zdarzeniu właśnie z chichotaniem następnego dnia miały miejsce jakieś na przykład nieprzyjemne rzeczy na planie fizycznym. Jakaś rozmowa właśnie z byłym partnerem albo z kimś z rodziny, bardzo nieprzyjemna i wyprowadzająca mnie z równowagi. No właśnie, tutaj rzeczywiście już słyszałam głosy, czułam podmuchy wiatru, jakieś głosy, które mnie wołały, Agnieszko, stukot obcasów na podłodze, kładłam się do łóżka, no tego typu różne ciekawostki. No, ja natomiast wyjątkowo byłam przekonana, że to nie są zaburzenia psychiczne, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast w pewnym momencie też już byłam tym tak zmęczona, że rzeczywiście udałam się też do innego psychologa. I to było w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich na Bednarskiej. I tam po konsultacji z psychologiem zostałam skierowana do egzorcysty jako taki dosyć oczywisty przypadek kontaktu z jogą. No i tam po różnych właśnie perypetiach związanych z tym egzorcyzmem. Egzorcyzm się odbył i jestem już po i od tego momentu ustały te zjawiska nadprzyrodzone. Natomiast no tam jakoś pojawiają się czasami jakieś różne inne. Gdzieś tam mam poczucie, że zostało we mnie jeszcze trochę różnych rzeczy. Czasami też spełnia się coś, o czym pomyślę.